Zatrzymaną, który się właściwie na co dzień nie dostrzega. Fotografia potrafi zatrzymać czasami takie dziwne jakby momenty, z których po prostu nie zdajemy sprawy, ponieważ jesteśmy jakby w toku życia, prawda? Odbieramy wszystko w ruch. Czas, jak to się mówi, płynie, a właściwie po prostu nie jestem przekonany, że ten czas naprawdę istnieje, że jest to tylko właściwie nasza fantazja, że coś takiego jak czas istnieje. Nazywamy to czasem, ale czym właściwie ten czas jest? Kiedy on jest właściwie, przed chwilą to, co już było, to co powiedziałem przed chwilą, bo już tego nie ma, prawda? I to jest niby ta teraźniejszość. Właśnie ta teraźniejszość czasami potrafiła odkryć takie regiony, które były niesłychanie interesujące. No i właśnie coraz bardziej wchodziłem tę rzeczywistość taką pomiędzy zatrzymaną i zacząłem ją malować, przy czym to była naprawdę ciężka praca, bo fotografia fotografią, jest to rodzaj takiego widma jakiegoś, no ale to trzeba było wcielić w sztukę, w malarstwo. I tutaj spotykały się jakby dwie sprawy. Jedna sprawa rzemiosła, tej całej nauki, którą zdobyłem przez lata praktyki, doświadczenia. I trzeba było dokonać jakiegoś wyboru. To są właściwie rzeczy niesłychanie trudne jakby do wcielenia w słowa, no w każdym razie. Bo jak powiedziałeś kiedyś, że to jest nieoczywista oczywistość, że to malujesz nie tyle temat, ile klimat, atmosferę, nastrój. I to tutaj czuję nawet w tym obrazie. Czy ten obraz, który mamy po lewej stronie, zaczął się też od fotografii? Zaczął się od fotografii, to już jest zupełnie inny okres. Ja jestem w tej chwili innym człowiekiem. Ja opowiadam o latach 70. w tej chwili, kiedy jakby odkrywałem całą rzecz, kiedy ją właściwie kiedy zaczynałem praktykować. No jest ten problem, jak właściwie, jak to zrobić, prawda? No bo to jest ten problem czystego rzemiosła. Malarze, którzy posługują się fotografią i używają jest ogromnie wielu. No już myślę, że tacy klasycy jak Degas, prawda, no to wtedy to się dużo mówiło o teorii impresjonizmu i tak dalej, ale dopiero chyba w końcu lat 70. ukazała się książka takiego historyka sztuki Zdzisława Kępińskiego, który właściwie zaczął pisać o wpływie fotografii na tych impresjonistów, bo do tej pory to się mówiło tam o widmie kolorystycznym, o wyzwolonym plamie, o modyfikacji z koloru lokalnego i tak dalej, i tak dalej. No i nagle on zaczął mówić, no proszę Państwa, ale cała kompozycja, cała jakby filozofia też tego malarstwa się zmieniła, ponieważ ci ludzie korzystali, oglądali fotografie, to na nich wpływało. Sami